Joanna i Grzegorz Chyłkowie ze Stankowic w powiecie lubańskim hodują konie od wielu lat. Od 2005 roku w swojej stadninie mają wyłącznie koniki polskie i prowadzą hodowlę zachowawczą tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Swój dom przekształcili w gospodarstwo agroturystyczne, w którym każdy może spróbować jazdy na koniku polskim. Od jak dawna Państwo hodują konie? Może tak, posiadaczami koni jesteśmy od 1998 roku. Z tym, że to ciężko wtedy mówić o hodowli. Kupiliśmy pierwszego konika i później przez te wszystkie lata przerabialiśmy różne rasy. A w końcu trafiliśmy na te nasze koniki, które nam najbardziej przypadły do gustu. I tak o hodowli takiej, jako prawdziwej hodowli, można mówić od 2004 roku. Jest to pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie, czy po prostu postanowili Państwo jednego dnia, kupujemy konia i od tamtej pory macie koniki? Może to nie jest taką pasją pokoleniową, to jest nasza pasja, z tym, że przynajmniej w moim przypadku to była pasja od dzieciństwa, od zawsze. A w żony przypadku? Ja ogólnie lubiłam wszystkie zwierzęta, wiadomo, wychowałam się na wsi, to tam miałam styczność ze wszystkimi zwierzętami i tak w sumie wspólnie z mężem później postanowiliśmy, że właśnie będziemy mieć te konie. Zajmiemy się hodowlą koni. No właśnie. Od początku nie były to koniki polskie? Nie, nie. Pierwszą klasę mieliśmy wielkopolską, mieliśmy folbluty, fiordy, hucuły, przez dłuższy czas mieliśmy też ślązaki, ale te koniki były powiedzmy od 99 roku, pierwsze koniki. I tak jakoś, nie mówię, że to może jest najlepsza rasa koni, ale najbardziej odpowiadająca nam. Czy są to konie wymagające dużej opieki? Nie, właśnie to nam się to podoba w nich, że praktycznie w ogóle nie wymagają opieki. Są to konie, które wywodzą się bezpośrednio od dzikich koni tarpanów, które jeszcze pod koniec XVIII wieku dziko żyły na terenie Polski, wschodniej Polski. I do dzisiaj żyją w rezerwatach, bardzo często same zdobywają sobie przez okres zimowy pożywienie, bardzo łatwo ścierają sobie róg kopytowy, także nie ma dużej pracy przy nich. A jak ja pracowałem zawodowo, żona wiadomo w domu była z dziećmi, także nie było tak czasu na co dzień zajmować się tymi końmi. One po prostu... Są odporne na choroby, bardzo wytrzymałe. Wasza hodowla nie jest tylko rekreacyjna, prawda? Na waszej stronie internetowej wyczytałam, że jest to hodowla zachowawcza. Co to oznacza? Tak, te koniki nasze objęte są programem ochrony zasobów genetycznych, z tego względu, że są taką cenną bazą, rezerwą genów dla innych ras koni. I to są nasze konie rodzime, nasza rodzima rasa, wyhodowana przez nas Polaków. I ich liczebność jest naprawdę niewielka. I po prostu dlatego, żeby po prostu one nie wyginęły, one są objęte tym programem ochrony. My też jako Polacy czujemy taką odpowiedzialność, żeby zachować tę rasę dla przyszłych pokoleń. Na czym polega hodowla właśnie tych koników polskich? Hodowla koników polskich nie jest taka prosta, gdyż jest to konie pochodzą z księgi zamkniętej. To oznacza, że po prostu nie można dolać obcej rasy do tych koników. Po prostu w tej populacji, która już występuje, wszystko się, cały ten rozród. Cała ta hodowla opiera się na tej populacji, która jest w tej księdze głównej. Tak. I po prostu nie można z zewnątrz nic... Nic obcego dolać. Jest tak, w tej chwili żywych jest takich 16 linii żeńskich z 35, gdzie resztę bezpowrotnie wyginęło. W tej chwili zostało 16, gdzie 6 linii wykazuje tylko progresję, a pozostałe 10 to jest 20% całej populacji. Niektóre przedstawicielki to są pojedyncze egzemplarze. Mamy na przykład taką klacz z linii Bona, gdzie są dwa osobniki na świecie z tej linii. Jedną ma Polska Akademia Nauk w Popielni, a drugą klacz my mamy. I też już od kilku lat tą klacz mamy i ciężko się dochować po prostu odpowiedniej sztuki takiej, która spełnia wymogi hodowlane. Jaki to jest konik, taki czysty konik polski? Jaki on musi być? Konik taki ma odpowiednie wymiary. Musi się mieścić, jeżeli chodzi o wysokość, na przykład 130 do 140 cm. Musi być myszaty z czarną pręgą na grzbiecie, bez żadnych białych odmian na głowie, na nogach. Odpowiednia grubość nadpięcia, czyli nogi, obwód klatki piersiowej. I ważną cechą jest właśnie ta pręga przebiegająca przez grzbiet, bo myszatość może być od jasnej do ciemno-myszatej i taka granica tej
Ma się ciemną szatę, to właśnie jest ta pręga. Jeżeli widać tą pręgę grzbietową, taką czarną, to jeszcze konie z ciemną szatą, jeżeli jest taki bardzo ciemny. Ciężko jest wyhodować takiego czystego konika? Znaczy często. Tu jest taki troszkę może totolotek, bo to jest dużo też szczęścia, chociaż no, praca hodowlana, wiadomo, trzeba dobrać odpowiedniego ogiera. Jeżeli klasz ma jakieś tam, powiedzmy, wady, to wtedy szuka się ogiera odpowiedniego, który nie ma akurat w tej kategorii tych wad i no, poprawił potomstwa. Ile Państwo już mają takich wnuków, powiedzmy, końskich? Wyhodowanych u siebie, tak? Ciężko powiedzieć, przez te wszystkie lata. No, myślę, że koników u nas urodzonych jest no, ponad 50, około 60 może. A ile macie w swojej stadninie w ogóle koni? W tej chwili ponad 30. One się dzielą jakieś, mówił Pan, tabuny, tak? One... Tak, tak. Bo wiadomo, ta populacja jest tak mała, że no nie każdy ogier może być ojcem dla każdego z robaka od danej klaczy. Bo po prostu mam akurat tabun Newtona i tu są klacze takie dobrane rodowodowo, które będą pasowały pod tego ogiera. Mamy jeszcze inne tabuny, gdzie po prostu no, te kryją inne ogiery. Tak. Kryją inne ogiery, tak żeby ta nie było zbyt dużego imbredu. Czyli one są, żyją sobie w różnych miejscach, ma Pan różne... Tak, tak, różne pastwiska mamy w różnych miejscach i te koniki po prostu sobie żyją, powiedzmy, że naturalnie. Są to konie tylko wystawowe, czy również użytkowe? Znaczy tak, my akurat jeździmy bardzo często na wystawach, w tym roku byliśmy na 5 wystawach, ale no, również użytkujemy te konie i nie tylko rekreacyjnie. Znaczy użytkujemy pod siodłem i w zaprzęgu? I w zaprzęgu. Poddajemy też te konie próbom dzielności, gdzie na przykład te próby dzielności są obowiązkowe dla ogierów, a dla klaczy no, wskazane powiedzmy. I tu na przykład w 2007 roku nasza klacz, w sumie dwie klacze, Heidi i Goja, zdały te próby dzielności w stadzie ogierów w Sierakowie Wielkopolskim z wynikiem najlepszym w Europie. I również w tym roku klacz Layer AP też zdała ten wynik no, z maksymalną ilością punktów. Właśnie wyjeżdżacie na różnego rodzaju wystawy. Czy są to właśnie tylko pod względem właśnie tej czystości rasowej, czy jakieś inne to są wystawy, pokazy, czy jakieś konkursy tych koników? Znaczy, jeżeli chodzi o wystawy hodowlane, to brany jest pod uwagę wygląd tego konia, czy jest w typie właśnie, czy ma zachowane te wszystkie parametry wzrostu, maści, czy jest takim właśnie koniem prymitywnym. Jest brany pod uwagę pokrój, jego budowa, ruch w stępie, w kusie i to jest oceniane. A znowu w takich konkursach użytkowości, no to wiadomo, brany jest, na przykład w próbach dzielności, brany jest pod uwagę długość kroku w stępie, w kusie, mierzone są parametry przed wysiłkiem, jak one wracają pół godziny po wysiłku, odbicia serca, tak. Macie na swoim koncie jakieś osiągnięcia? Tak, tak, w sumie... Na wystawę jeździmy od roku 2007. Już pierwszą klaczą pojechaliśmy, mieliśmy pierwsze miejsce na krajowym czempionacie koników polskich. I no, co roku te osiągnięcia są, powiedzmy, coraz to lepsze. Takie w tym najwyższe roku... osiągnięcie to w 2010 nasza klacz Goja została czempionką na płycie, jako że była najładniejsza. I również była, pierwszy raz były te konie poddawane próbie takiej użytkowej, czy są po prostu dobre użytkowo i Goja... również okazała się najlepsza i dostała tytuł super czempiona. A w tym roku no, byliśmy na 5 wystawach. Na tych 5 wystawach w różnych kategoriach zdobyliśmy 15 tytułów czempionów i wicechampionów. Trzeba jakoś specjalnie przygotowywać je do tych wystaw, do tych pokazów, no bo są to takie koniki wolno żyjące sobie powiedzmy. Jest jakaś specjalna tresura tych koni, czy...? Znaczy nie, to są właśnie bardzo spokojne koniki. Chociaż wywodzą się od dzikich koni, to wbrew pozorom są bardzo towarzyskie i bardzo łatwe do ułożenia, także z nimi nie ma większych problemów. Wiadomo, że troszkę pracy trzeba włożyć, żeby pojechać na taką wystawę, bo ten koń musi się dobrze zaprezentować w ręku. One mają bardzo silny instynkt stadny i wiadomo, jeżeli z takiego tabunu siodłowi takiego rocznego źrebaczka, no to dla niego jest to stres, nowa sytuacja, także no na pewno trzeba go do tego przygotować. W Polsce, na Dolnym Śląsku dużo jest takich hodowli zachowawczych? Jak zaczynaliśmy, były tylko dwie. A w tej chwili, może no, takich hodowli to są trzy,
Z tym, że tutaj koło Mirska niedaleko też jest właśnie hodowla. Z tym, że razem wspólnie z tymi hodowcami jako Stadnina i Izer wspólnie funkcjonujemy. Także to można powiedzieć jest jako jedna hodowla. I w Miliczu również jest taka hodowla. A no pozostałe to ciężko mówić o jakichś hodowlach, bo to są można powiedzieć po dwie, po trzy sztuki tych koników. Gdzie można oglądać koniki polskie? Koniki polskie najlepiej ogląda się na wolności, w rezerwacie na przykład. Można też no, w ogrodzie zoologicznym, z tym, że wiadomo, to już no, nie jest taki piękny może widok. I również w hodowlach prywatnych. Też byliśmy w sumie no, nie tyle razem, sam byłem kiedyś w rezerwacie w Popielni na Mazurach. To akurat było w okresie rozwiązywania sekcji naszej hodowców koników polskich i powołania do życia związku rasowego. Nie pojechaliśmy wtedy razem, bo akurat żona miała termin porodu i tak ciągle byłem pod telefonem, w razie jak coś, to miałem wracać. No i pojechałem do tego Popielna, polatałem po tym rezerwacie, to jest około 16 tysięcy hektarów. Oczywiście żadnego konika nie znalazłem, ale wieczorem powołaliśmy do życia ten nasz związek rasowy i żona zadzwoniła, że ma skurcze i no niestety musiałem wracać, ale na szczęście zdążyłem. Przyjechałem 700 kilometrów, jeszcze odcięłem pępowinę, synek się nam urodził. Czyli się udało. Tak. A u Państwa można oglądać koniki? Każdy sobie może przyjechać do Was i po prostu obejrzeć Waszą hodowlę? Czy na przykład tak. Pojeździć? Jak najbardziej. Od tego właśnie sezonu zajmujemy się taką rekreacją. I bardzo często jeździmy w tereny, na przykład na 10 koni, na takie dłuższe, kilkugodzinne wyjazdy. Jeździmy też bryczką. I żona również ma tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Prowadzimy też naukę jazdy. I też żona konnej. Właśnie prowadzi nauki jazdy konnej. Bardzo dużo dzieci się uczy, chociaż też bardzo dużo osób dorosłych jeździ. Jest to Wasza pasja rodzinna? Dzieci też się angażują do tego? Tak, jak najbardziej. Wszystkie, mamy trójkę dzieci i dwójka już bierze udział w zawodach jeździeckich, w debiutach jeździeckich. No, może ciężko powiedzieć to takie zawody, ale powiedzmy, no chcą jeździć i jeżdżą. Dlaczego warto jeździć na koniach? Dlaczego warto jeździć? No na pewno jest to w jakimś stopniu sport. No ciężko, no, może żona powie o hipoterapii, nie? Znaczy, jest to, no wiadomo, jest to sport, jest to miłe spędzanie wolnego czasu, po prostu u nas akurat też są ładne tereny, że po prostu można z grzbietu końskiego oglądać tutaj nasze tereny. Z samochodu nie zawsze zobaczy tak. Się to, co, czy z bryczki, czy z grzbietu końskiego. Jeździmy po lasach, wokół jeziora. I samochodem też nie wszędzie da się wjechać. Jest Pani instruktorem hipoterapii, to chyba też... Znaczy tak samo po prostu, tak, bo konie hipoterapia polega na tym, że konie poprzez swój ruch przekazują właśnie ten impuls, który jest kodowany w mózgu i dzięki temu dzieci zaczynają na przykład chodzić i mówić. Po prostu jest to dla nich taki kontakt, niesamowite przeżycie emocjonalne, które pozytywnie wpływa na każdego człowieka zresztą. O. Najbardziej chyba znaną imprezą, taką promującą koniki polskie jest Tarpaniada, ale czy są jakieś takie lokalne tutaj imprezy, na których właśnie nie trzeba jeździć daleko, żeby można je było zobaczyć? To od 3 lat tutaj na naszym terenie powstała taka, w sumie to jest taka impreza, taki tor wyścigowy, znaczy tor taki przeszkód dla koników polskich i pod nazwą Konikoniada. I właśnie z roku na rok coraz więcej jest uczestników, którzy i jest to taka dosyć widowiskowa impreza, gdzie pokazujemy właśnie, że te koniki są ogólnoużytkowe i od 2 lat tak samo bierzemy udział w amatorskich zawodach powożenia, gdzie te koniki też doskonale się sprawdzają. Teraz coraz więcej takich imprez na terenie całego kraju się odbywa. Wiadomo, że każdy by chciał te koniki w swojej w jakimś tam stopniu pokazać, a no wiadomo, to ze względów i ekonomicznych i czasowych, no ludzie nie są w stanie przewieźć, hodowcy nie są w stanie przewieźć tych koni na przykład na Tarpaniadę, aby je tam zaprezentować. Także organizują u siebie takie imprezy, gdzie oni są w stanie praktycznie wszystkie swoje możliwości pokazać, a wiadomo przy okazji też inni hodowcy przyjeżdżają. No i u nas właśnie w naszym powiedzmy powiecie tu jest grupa takich osób, działających, motywujących się nawzajem, gdzie
No powiedzmy, te koniki są promowane, może nie tylko koniki, bo na przykład ta konikoniada to jest ogólnie duża impreza, od kilku lat cykliczna. To jest taki międzynarodowy turniej Orki Konnej, gdzie przy okazji mamy tą konikoniadę i dzięki życzliwości właśnie organizatorów mogliśmy się tam podczepić, bo wiadomo, że zorganizowanie osobnej imprezy to teraz no, nie jest taka prosta sprawa. Ale w każdym razie jest kilku takich zapaleńców. Teraz na przykład za tydzień wyjeżdżamy z końmi, nie tylko z naszymi, bo tutaj też grupa jest chętna. Będziemy reprezentowali naszą gminę na turnieju Orki Konnej w Niemczech. Także też tam no, w jakiś tam stopniu staramy się te koniki, polskie koniki promować gdzieś na zachodzie. Chociaż to jeszcze mogę powiedzieć właśnie, że konik polski ma swoją nazwę rasową konik polski, ale tych koników naszych jest więcej na zachodzie jak w Polsce. Z tym, że te koniki nie do końca wszystkie mają taką dokumentację odpowiednią i nie spełniają wpisu do tych naszych polskich ksiąg rasowych, chociaż coraz więcej jednak osób z zachodu, z Niemiec, z Holandii przywozi te koniki do nas tutaj do Polski w celu poddania próby dzielności, wpisania do księgi. Też na, może no nie na bazie naszych klat, czy między innymi powstał taki niemiecki rezerwat tutaj niedaleko w Niski. Też ciągle się wybieramy, nigdy nie możemy podjechać tam, aby te nasze konie zobaczyć. Czego życzy się hodowcom? No na pewno sukcesów hodowlanych. No, tak naprawdę to hodowle to są lata, no, żeby coś osiągnąć. Hodować na przykład króliki to jest, no ten cykl jest bardzo szybki, a u koni przez 10 lat czasami jest tak, że nie do końca można się, no, osiągnie się to, osiągnąć co by się chciało tak naprawdę. Celu tego właśnie. Czyli mam Państwu życzyć czystych rasowo koników polskich, tak? Tak, tak, czysto rasowych, no odpowiednich urodzeń, wyźrebień i, no, i sukcesów hodowlanych przede wszystkim. No to tego Państwu życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.